Ona na Facebooku jak do tej pory osiągnęła dosyć niską cenę. 350 zł, oryginalna koszulka meczowa Łukasza Piszka. Osobą, która licytowała tą kwotę 350 zł, pan Paweł Knysak. Czy pan Paweł jest dzisiaj obecny tutaj z nami? Dzisiaj nieobecny, więc można powiedzieć, że dał szansę innym osobom również na to, żeby wylicytować ten cenny przedmiot. 350 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? Pan Paweł Budniak, 400 zł. Pan Paweł Budniak w czerwonej koszulce dzisiaj. 400 zł. 450 pan Piotr Kołodziejczyk, ale już rzutem na taśmę pan Paweł Budniak przebija 500 zł. 500 zł. Pan Piotr Kołodziejczyk 550. Pan Paweł Budniak 600 po raz pierwszy. Pan Piotr Kołodziejczyk po raz pierwszy 700. Osiemset po raz pierwszy pan Paweł Budniak. Pan Krzysztof Łysoń, 1000 zł po raz pierwszy. 1000 zł po raz pierwszy. Koszulka meczowa Łukasz Piszczek, Borussia Dortmund. Pan Krzysztof, 1000 zł. Czy ktoś da więcej? 1000 zł po raz drugi. Czy ktoś da więcej? 1000 zł po raz trzeci. Koszulka meczowa Łukasza Piszczka, wielkie brawa, trafia do pana Krzysztofa Łysonia. Wielkie brawa. Właśnie otrzymałem informację, że oczywiście ta kwota zostaje wpłacona tutaj, już za moment, i koszulka jest ponownie oddana na licytację. Wielkie brawa. Panie Pawle, czy możemy zacząć od kwoty 800? Możemy? Tak? Pan Paweł Budniak 800 po raz pierwszy. Pan Paweł Budniak 800 po raz drugi. Czy ktoś da więcej? 800 zł koszulka meczowa z podpisem Łukasza Piszczka. Po raz trzeci 800... Nie. Rzutem na taśmę. Pan Robert Mikołajek. Ile? 1500 po raz pierwszy. Pan Jakub? 1500 po raz drugi. 1500 po raz trzeci. Pan Robert Mikołajek, wielkie brawa, sprzedane. Koszulka przez pana Roberta Mikołajka jest przekazana do dalszej licytacji. Brawo dla pana Roberta. Zapraszam do licytacji. Koszulka Łukasza Piszczka. Cena wywoławcza z Facebooka, pan Paweł Knysak, 350 zł. 350 zł za tą koszulkę na własność. Pan Paweł Knysak. 500 pan Paweł Budniak, może teraz się uda. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi i 500 zł po raz trzeci. Wreszcie się udało. Wielkie brawa. Zapraszam pana Pawła Budniaka.
Super. Wielkie brawa. Pan Paweł jest naszym partnerem. Jego firma Magic Sports opatruje nas tutaj w sprzęt sportowy. Współpracujemy. Bardzo owocna współpraca. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa, pan Paweł. Rozpoczynamy drugą licytację. Drugim gadżetem, który dzisiaj licytujemy, jest koszulka meczowa Górnika Zabrze z podpisami całej kadry z sezonu 2019-2020. Cena z Facebooka za tą koszulkę to 200 zł. Z tego co pamiętam, pan Krzysztof Chłopek. Po raz pierwszy. Koszulka meczowa Górnika Zabrze. 200 zł. 300 zł pani Anna Włodarska. Wielkie brawa. Pan Jarosław Pląka. 400 zł. 400 zł. Wielkie brawa. Pani Ania dalej w grze. 450 zł. Po raz pierwszy. Pani Ania. Pan Jarek, kibic Górnika Zabrze, da 500 zł. 500 zł po raz pierwszy, pan Jarek. Pani Karolino, czy możemy od pani Ani jakąś propozycję? Panie prezesie. 500 zł po raz drugi, pan Jarosław Pląka. Czy ktoś da więcej? Chciałbym zaczekać na panią Annę. 500 mamy. I już po raz drugi. Proszę nie patrzeć. Ania Łukasz mówi, że do 1000 możesz dawać. 500 zł mamy już po raz drugi. I 500 zł po raz trzeci. Sprzedane. Brawo, pan Jarosław Pląka. Uwaga, uwaga! Ostatnia licytacja dzisiaj. Rzutem na taśmę. Przejażdżka samochodem Ford Mustang w barwach FC Barcelony, numery K1 Barca. Dla większości z państwa znany samochód tutaj w okolicy naszej. Pan Krzysztof przekazał na licytację przejażdżkę takim samochodem. I na ten moment na stronach naszego klubu ta licytacja jest, osiągnęła pułap 300 zł i prowadzi pan Michał Sporysz. 300 zł za przejażdżkę samochodem Mustang po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Czy ktoś da więcej? Przejażdżka Mustangiem z panem Krzysztofem. 300 zł. Pani daje 400. Tu pani daje 400. Pani Edyta Kwiecień, jak wiemy, zapalony fan motoryzacji. 400 zł po raz pierwszy. I FC Barcelona. 400 zł po raz pierwszy, pani Edyta Kwiecień. 400 zł po raz pierwszy, przejażdżka Mustangiem. 400 zł po raz drugi. 450, pani Anna Włodarska. Po raz pierwszy. Pani Edyto, 450 już jest. Pani Edyta daje 500. 500 Mustangiem. 500 po raz pierwszy. Zł po raz drugi, pani Edyta. Czekam na kontroferty. Czas się kończy, odboje już się palą do gry. 500 zł po raz
500 zł po raz trzeci sprzedane. Pani Edyta Kwiecień, przejażdżka Mustangiem, wielkie brawa, 500 zł. Brawo, brawo. To koniec naszych licytacji w dniu dzisiejszym. Za chwilę na boisku drugim rozpocznie się mecz Przecieszyn kontra KS Bestwinka o miejsce piąte w Memoriale Grzegorza Grzywy. A na boisku pierwszym mecz o trzecie miejsce. Hejna Ukęty, Zaborzanka, Zaborze. Sędziują panowie Radosław Bartuś oraz Przemysław Greń. Kolegium sędziów Oświęcim. Sędziowie na co dzień prowadzący mecze czwartej ligi. Ale ładnie to zrobili. Emila i zaraz mam dziecko. Środa jest takim dniem, że mamy wolne. Środa to jest taki jeden dzień, że mamy wolne. Ale brama. Środa to jest jeden taki jeden dzień, kiedy mamy wolne. Później w czwartek znowu jest Emil, ma 15:30, piłka 16. Wiesz, ja trochę z nimi, ale powiem ci, bo ma jak, wiesz, ja generalnie się ruszam, bo ja w pracy dosyć dużo chodzę. No, dosyć dużo chodzę, dlatego... Tyle co wściągasz, nie? Bo na co dzień nie rozciągasz się, nie? No, to jest dalej. Nie, tu jest Zaborzanka. Mówią od klubów, nie? Że był Górnik, że był LKS tutaj, ale to no, że całkiem niedaleko skidzi nas, wiesz. No, brawo. 2-0. Było, a potem była ta dziura. Tak, później była przepaść. Tak nakręcony na tą kulkę na razie przynajmniej, no, ale też za mód. Ja też ci powiem, że ja staram się tam na inne rzeczy podsuwać, nie? Tak, no. Żeby sobie wyboru. Tak, żeby miał możliwość sobie coś wybrać, nie? Się denerwował, a po drugiej meczu, jak byśmy sobie 1-1, to z bekiem już wchodził boiska, bo już wiedział, że z grupy nie wyjdą, nie? No, i wiesz, ja mówię, że bo też oczywiście byłem w robocie, i się bardziej denerwował, że musi wyjść, nie? I mówię, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, mówię, jak nawet gonisz wynik, to się nie goni w wyniku byle jak, brama. Nie, to ja mówię...
czas młodemu to powtarzam, nie? Ja mówię, stary, oj. Adaś, ty jesteś pewny, że ty chcesz trenować, nie? Za długo, no po co tak długo? Wiesz, tam ogląda się, wiesz, no ja mówię, jesteś pewny, że ty chcesz trenować? No taki miał podobny plan, no. Kurwa! No, tak, dość po likwidacji. No, tak. Powiem ci, że jak się nastała ta pandemia, on już miał tam jakąś wstępną wizytę pierwszą zrobioną, gdzie mu tam te soczek. No i znowu czekaliśmy tam 2 miesiące czy 3 na to, żeby wiesz, wróciło. No mówię, żeby znowu to wszystko pootwierali, nie? Otwarte, okej, okay, dobra. No to wtedy się zaczęła z kolei akcja, że. Ja się przyjmij tą piłkę! Czekaj, bo ja ci dałam jedną dwójkę. Co w nią zrobiłeś? Nie wiem, czy dałem ci moje 20 złotych. No to... No bo to z drużyny Old Boyów, to może mogą mieć jakie chcą numerki. Tam jeden pan ma napisane 50+. Zadzwoniłam do Chorzowa, w Chorzowie mówi, że to nie jest żaden problem, że mnie przyjmą, nie? Ja mówię, kurde, ale wiesz, chcą zrobić na złość im, tak naprawdę zrobię na złość sobie. Chciałem, ale to jest zimne strasznie. No, a za chwilę mi pani w szkole powie, że nie możesz, bo masz kapę. No, to jest druga strona, dalej. To jest cyrka, nie, cyrna po szkole. No, słyszałem. No, jeszcze troszkę się stało. Emilkowi szybko strzedł, bo on na basen chodzi. Tylko naszych jest tak dużo do zmian. No. Bo cała reszta to... Mamy szeroką kadrę po prostu. Jednym składzie i tyle, nie? Dobra, co, idziemy usiąść, co? Idziemy zająć miejsce może, nie? Bo będą zaraz nasi grać. Nie!
strażnika klawiatę tego chyba, nie? Tak. Dobra, że nie? Inny koty chyba, żeby ten nagrywał dobrze. Dobra,
Dobra, piła!
W dzisiejszym memoriale i mecz o piąte miejsce rozstrzygał to przecieszy z Bestwinką. W meczu 4-4 duże emocje, w karnych wygrywa drużyna Przecieszyna, a więc na szóstym miejscu KS Bestwinka. KS Bestwinka. Zapraszam przedstawiciela, szóste miejsce, proszę odebrać medale, panie Zbyszku. Wielkie brawa KS Bestwinka. Zapraszamy oczywiście za rok. Na pewno będziecie mocniejsi, starsi, to znaczy mocniejsi. To na pewno. Wielkie brawa dla KS Bestwinka. Szóste miejsce w pierwszym memoriale Grzegorza Grzyn. I uwaga, piąte miejsce drużyna z naszej gminy po rzutach karnych w meczu o piąte miejsce LKS Przecieszyn. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy całą drużynę, całą drużynę. Prosimy o ustawienie się w szeregu. Odbierzemy medale z rąk pani Edyty, pana Marka i pana Łukasza. Pomóż z drugiej strony. Panie, gdzie idziesz? Nie za tyle ty. Jedzenia by nie było. O, panie. Prosimy o pozostanie drużyny LKS Przecieszyn, tutaj dalej pod budynkiem klubowym, bo to oczywiście nie koniec. Jeszcze raz wielkie brawa dla LKS! Tak jest. Czwarte miejsce w pierwszym memoriale Grzegorza Grzywy. Drużyna LKS Zaborzonka Zaborze! Brawo! Nagrodę odbierze pan Zbigniew Przyboła! Wielkie brawa, proszę odebrać wszystkie medale dla wszystkich zawodników, pamiątkowe z memoriału.
Wielkie brawa za Bożonka Zaberze. Dziękujemy, żeście byli. Super. W meczu o trzecie miejsce drużyna Zaberzanki musiała uznać wyższość Old Boyów TS Hejnał Kęty. Zapraszamy wszystkich obecnych Old Boyów z Kęt. Wszystkich Old Boyów o nagrodę odbiera pan Jacek Ulman. Zapraszamy pozostałych Old Boyów. Finał był naprawdę blisko. Trudna grupa i mecz z Kaniowem sprawił, że w tym memoriale tylko mecz o trzecie miejsce. Na pewno niedosyt w drużynie z Kent, ale kolejna edycja już za rok. Zbliżamy się do końcowych rozstrzygnięć. Zapraszamy wszystkich zawodników LKS Przełom Kaniów. Drugie miejsce. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich z Kaniowa. Ale się bawi ten Przełom Kaniów. Ale się bawią. Co by tu było, jakby wygrali? Dziękujemy! My też bardzo dziękujemy. Macie zarezerwowane już miejsce za rok na 100%. Super! Wielkie brawa! Przełom! Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że nas szybko nie opuścicie. Czym chata bogata, zapraszamy pod namiot. Przełom Kaniów dziękujemy. Teraz chcielibyśmy jeszcze poprosić. To chodź. Teraz, nie teraz. Teraz. Pozwolimy sobie tutaj podtrzymać trochę w napięciu Old Boyów z LKS Jawiszowice i rozdamy nagrody indywidualne. Chcielibyśmy wyróżnić 3 osoby i królem strzelców z 5 golami został Michał Marek! Zapraszamy Michała Marka! Nagrodę wręczy pan Adyta Grzywa. Michał Marek dość powiedzieć, że zaczął strzelać dopiero dzisiaj gole, jak mu pożyczyłem tutaj buty z klubu w drugim meczu. Ale spokojnie, wyrównamy to sobie, Michał. Druga nagroda. Najlepszy bramkarz, jednocześnie najlepsza defensywa. Bo tak doszliśmy do wniosku, nagrodzimy, ale wiadomo, tym przewodnikiem jest tutaj bramkarz. Dwa stracone gole w całym turnieju. Bramkarz TS Hejnał Kęty Old Boye, Krzemień Maciej! Brawo! Synu, czy będziesz potrafił tak głośno tutaj wykrzyczeć, kto został najlepszym zawodnikiem? Jeszcze nie, za rok, tak? Okej, to razem to zrobimy, dobra? Uwaga! Najlepszym zawodnikiem tego pierwszego memoriału Grzegorza Grzywy, czyli turnieju piłki nożnej Old Boyów, został zawodnik LKS Jawiszowice, Rodek Piotr! Brawo, Łysy! Brawo!
łysy. Narobiłeś się, chłopie, dzisiaj z przodu. Nagrodę wręcza Edyta Grzywa, Marek Chowaniec i Łukasz Włodarski. Dziękujemy i przechodzimy do ostatków. Mistrzami pierwszego memoriału i nabywcami Pucharu Przechodniego, zaznaczam, drużyna o przełomkaniów Pucharu Przechodniego, po zwycięstwie w finale 3-1. Uwaga! LPS Jawiszowice! Brawo! Zapraszamy wszystkich LPS-ów! Wszystkich LPS-ów zapraszamy! Yeah.
Martina i sonet za to.